Siemaneczko, w 66. części Let's Play GTA 5 dostaliśmy ostatnio listę zleceń, żeby podomykać pewne wątki, jak to mówi Trevor. Myślałem, że dojadę sobie tutaj i zacznę odcinek, ale coś zaczynają gadać chłopaki. Dobra, czyli jednak będą sobie gadać, no spoko. Tak jak mówię, zastanawiałem się, czy będziemy się mogli przerzucać na nich i robić te zlecenia, czy na przykład jak zrobimy zlecenie Franklinem, to oni w tym czasie, wiecie, zrobią zlecenia swoje, nie? Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym być przy każdym zleceniu i czerpać satysfakcję z każdego zlecenia, krótko mówiąc, żeby się mogła odnawiać automatycznie. I'm serious, dawg. That's hood. Mike on Trevor too. We grateful. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Aw, oh, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? Mm-hmm. Alright, nigga, what happened to your camera? Lay low, my nigga. Dobra. A pokaż mi na przykład Michaela, jak... Jestem ciekaw, jak to wygląda u Michaela teraz. No kurwa, jesteśmy już prawie na miejscu. Zabij długasa. Z przyjemnością, bo w sumie... Co prawda to jest taki może mały kaliberek, ścierwa, ale jednak trochę nam napsuł krwi. Dokładnie. Lubicie takie całusy? Czy nie za bardzo? O kurwa. Nie spodziewałem się, że tu będzie... Że tu się zrobi taka jatka. Patrzcie, patrzcie, kurwa, jak do nas cisną. Frajerzy. Nie, nie, nie znamy takie numery. Mhm. Ludzi. Dobra. Może Trevor jest bliżej, bo Franklin miał w luj drogi w zasadzie. Zobaczmy, gdzie jest Trevor. Tak, jest zdecydowanie bliżej. Dobra, już starczy tej nuty motywacyjnej. Okej, okay, poszło wyśmienicie. A city of sinners. Mm-hmm. And nothing in between but the FIB. Kurwa. To będzie dużo większa przyjemność niż długas. Oj tak. Okay, all right. You got this frame right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Well, say something. Check, check, check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve. Czekajcie, a ja mogę tutaj wejść? O, tak pięknie. Żeby się dobrze zaczaić. No ja wiem właśnie, się zbliżyłem za bardzo, powiem wam, i spieprzyłem temat. Dobra. Szkoda, że z innej perspektywy go nie mogę zobaczyć. Dobra, dawaj. O Jezu, nie, 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 Trevor, proszę cię. Kurwa. Ja pierdolę, no nie wierzę w to. Pięknie. Nice. Nice. Co prawda nie za pierwszym czysty nie był strzał, ale no Trevor to nie jest snajper wyborowy. Dobra, spierdalamy. Jeszcze chyba nie jeździliśmy tą bryką na odcinku ulepszoną, nie?
Dobra. Dwie gwiazdki tylko za niego? Kurwa, co za cieniasz. Myślałem, że ze cztery wskoczą za tego durnia. Zobaczmy się dupy. Hey, Lester! I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? I'll go up there and get him. Who's next? I hate the boy Chang. Don't worry, I'm only. Dobra, dajcie mi Franklina jeszcze. Nie szalejcie tak. No właśnie, bo jeszcze kurwa została jeszcze. To myślał, że Trevor i Michael są parką ukochaną, no. Kurwa gnojek. Dajcie mi to załatwić, kuźwa. Czuję się trochę jak w Ojcu Chrzestnym, jak tam był, wiecie, chrzcił dziecko, a w tym czasie jego ludzie uciszali jego największych przeciwników. Troszeczkę tak się czuję. Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. Dobra. Kurwa, czy... Ja chciałem go... No nie... O Jezus, ale kurwa odjebałem. Nie! Co tu się kurwa dzieje? Żadnej muzyczki. Tylko same gnaty. Dobra, tam też musimy zrobić. Dobra, tam jeszcze jedno autko zostało. Poczekamy sobie na nich. Kurwa. Dobra. Dobra. Okej. Z przyjemnością. Dobra. Ten tych dwóch mnie najbardziej. Chociaż ten był obiecujący, bo ten z FBI to był od początku chuj, a ten myślałem, że nam trochę pomoże, nie? No okej, kumam czacze. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Dobra. Porwi. Okej. Po cichu to raczej nic nie dam. Chociaż... Nie no, kurwa, ale po cichu... Dzień dobry. Dobranoc. Dobra, musimy szanować swoje HP. Dobra. Nie wstawaj. Nie, już raczej nie wstanie, dobra. Kurwa. Wiedziałem, że tu będzie i tak. Dałem się trafić frajerowi. Dobranoc. Aman, na spokojnie. Kurwa, dużo. No nie żartuj. Jezus. Dobra, kurwa. Prawie mnie rozwalił frajerzyna. Gdzie jest ten kutasiarz? Gdzie on kurwa jest? Kurwa. Czy tam jest jakaś apteczka? Może leży? Tak,
piękna apteczka. Nie, to nie była apteczka, tablet jakiś, dobra, ale jest gnojek. Aj, tak, tak, tak. Uuu, klasyczna furka, podoba mi się. Czy może jakiś okup za niego weźmiemy i trochę hajsu zarobimy, nie? Dobra. Włączymy tą tkliwą muzyczkę. Ciśniemy nam... Oj, o Jezus, 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 moja fura, troszkę ją podrysowałem. Auć. Daleko to jest. Miejsce sp... O kurwa, kawał drogi. Weston, let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Dobra, mam nadzieję, że tam będzie czekać ekipa. O kurwa, patrzcie co on odjebał. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you, apart from the obvious hygiene issue. Michael caused me problems, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's... Proste. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, get me out of here. Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh yeah, a fellow entrepreneur. Let me buy a stick and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Mm-hmm. Prepare for the end, my friend. You crazy bum! Dokładnie, kolego, dokładnie. Ej, to kurwa może być koniec z gry chyba, nie? Czy nie? Pokaż mi gierkę. Autozapis. Nie, no autozapis jest cały czas na... Z dzisiaj, no nie tak dawno. Królika. Nie przyjechali, dobra. Jesteśmy. Ach, dobra, czekamy na resztę ekipy. Powinni być chyba już. Kurwa, serio, tyle czasu musieliśmy czekać na nich? No, ale przynajmniej Trevor się zrelaksował, nie? Hey, we good, T? Never better, amigo. Good. Franklin? I'll be here. What's up? Assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Okej. Okej, z przyjemnością. O! Od
razu lepiej. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right then. As flawed, awful, totally uncomfortable and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Kurwa, no i pięknie. Picobello. I'm getting too old for this nonsense. No i mamy szczęśliwe zakończenie, czyż nie? Kurwa, no i jednak koniec. Osiągnięcie wpadło, udało się skończyć ostatnią misję. Jejku, jeszcze liczyłem, że jeszcze coś, kurde, dadzą mi się rozkoszować troszeczkę pieniędzmi. Aczkolwiek wydaje mi się, że to chyba nie będzie ostatni odcinek z GTA 5. Dlatego, że chyba nagram jeszcze jeden odcineczek właśnie jak inwestuję tą kaskę, nie? Tak dla siebie samego. Znaczy, oczywiście upublicznię go na YouTubie, ale chcę to zrobić, nie? Cóż mogę powiedzieć, do kurwa, powiem wam, że na początku byłem trochę przytłoczony tym całym światem, tym co się dzieje, dużo rzeczy takich nie wciągnęło mnie to, nie, tak na samym początku, ale potem chłonąłem tą fabułę jak gąbka, nie, rewelacyjny pomysł na zrobienie trzech głównych bohaterów, pamiętam jak podczas premiery na konsolach, jaka to była nowość, nie, że jak trzech głównych bohaterów, przełączanie się i tak dalej. Ale nie, to zajebiście wciąga, naprawdę, kurwa, i satysfakcja jest kozacka. Kojarzę trochę też smutne zakończenia na YouTubie, jak oglądałem, kurwa, były naprawdę kurewsko smutne, no. Cieszę się, że postąpiłem słusznie, naprawdę, kuźwa, słusznie. Misje poboczne też spoczko, nie, cała ta otoczka, ten świat żyjący, czasami były trochę upierdliwe, ale ogólnie nie mam na co narzekać tak naprawdę, nie? Jedyne minusy, jakie mogę tutaj dać, no to względy techniczne, czyli kurwa problemy z ładowaniem się gry, długi czas ładowania, wchodzenie przez tryby multi do trybu fabularnego, problemy techniczne, to mi trochę obrzydziły tą grę, powiem wam szczerze, ale taką ciupinkę, później oczywiście przywykłem do tych problemów, no ale nie tego się spodziewałem po tej klasie gry z tego rocznika, nie? To nie jest jakiś stary, zmodzony Morrowind, że problemy techniczne go gryzą nieustannie, nie? A tutaj wiecie, oczywiście gra nie crashowała, nie, nic z tych rzeczy, tylko mówię, że wchodzenie do gry przez tryby multi, przez długi czas ładowania, problem, że nieraz mapa cała mi się nie załadowała i była znowu cała pod mgłą, to też się zdarzyło. No. Szkoda też, że niektóre utwory są pod prawami autorskimi, nie? Radio jednak w grze powinno być całkowicie wolne od tych rzeczy, nie? Ale pewnie wtedy nie byłoby w nim tak kozackich kawałków, nie? No właśnie, to raczej nie jest minusik, tylko taki mój niuansik. Na plusy, no to no mówiłem już, no fabuła, no chłonąłem tą fabułę jak gąbka wodę chłonie, nie? Naprawdę zajebiście mi się to podobało, no. Jakbym miał porównać do gier, w które grałem, no to oczywiście pierwsze porównanie do Watch Dogs, nie? Watch Dogs 2 czy 1, no Watch Dogs 2 to w ogóle, no to nie ma o czym mówić, no zresztą wiecie, znacie moją opinię o Watch Dogs 2. Watch Dogs 1 no był bardziej ponury i mniejszy, no ale to był jakby pierwsza gra Ubi tego typu troszeczkę. Więc GTA tutaj deklasuje to wszystko, bo to jest w końcu piąta część. Czy pojawią się jakieś inne części GTA? Myślę, że tak. Ale kiedy? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Grałem troszeczkę w San Andreasa kiedyś, tak to... Nie, przepraszam, I chyba w jedynkę albo w dwójkę, ale to już kompletnie nic nie pamiętam z tego. Natomiast San Andreasa troszeczkę... Nie, San Andreasa?
Sandreasa o ciupinkę pyknąłem, w trójeczkę troszkę się zagrywałem, ale troszkę. W Vice City w ogóle nie miałem styczności. Nie pamiętam, czy grałem odrobinę w jedynkę, czy w dwójkę. Natomiast pamiętam ten specyficzny widok z góry, nie? Ale to też miało swój klimacik. W czwóreczkę w ogóle nie grałem. Więc no, jakbyśmy mieli wrócić, no to chyba do GTA, do świata GTA, no to chyba od czwórki, nie? Będziemy tak stopniowo schodzić w dół. No ale no nie wiem, nic nie obiecuję, nie wiem jaka część i kiedy. Wiem, że na pewno będę chciał wrócić do tego świata. Ciekawe, kiedy będzie GTA 6, nie? A czy z trybu multi coś będzie? Powiem, że pograłem może łącznie z pół godzinki w GTA Multi, znaczy online, no wiecie o co chodzi. Jedną misję zrobiłem, fajną babkę sobie tam wykreowałem, bo spodobał mi się ten kreator postaci. Jedną misyjkę tam sobie zrobiłem i tyle, bo w zasadzie nie miałem czasu, ani też troszeczkę ochoty. Więc wątpię, żeby coś się pojawiło z trybu online. Chociaż zobaczymy, może teraz będę miał więcej czasu, chociaż nie no. Czy będę miał więcej czasu, to wątpię. Żeby trochę pocisnąć w GTA Online. No nie, raczej trybu online bym się nie spodziewał na kanale. Tak jak mówię, jeszcze jeden taki odcineczek bonusowy wleci. Chyba, że tej kasy nie dostaniemy, ale mam nadzieję, że dostaniemy tą kaskę. Bo mam na nią ogromną ochotę. No i pytanie, jak długo będą jeszcze tutaj napisy leciały, bo chyba już powiedziałem, powiedziałem wszystko co chciałem, ale nie powiedziałem oceny końcowej. Myślę, że to będzie 9, no. No zabrakło tego ideału, no przez takie jakieś niuanse, drobnostki, ale jednak zabrakło mi troszeczkę. Ale 9 to jest zajebiście wysoka ocena, no chyba się zgodzicie tutaj ze mną. 9 na 10, kurde. No, Gothic to to nie jest, ale może być. Ale może być, naprawdę. Paczka z kompletnie niezgranych, dwóch nawet nienawidzących się kolesi jednak rozpieprzyła system, nie? Aj, kuźwa, coś pięknego. Dobra, napisy już by się mogły skończyć. Chciałbym zobaczyć, co się stanie dalej. Czy kasa przyjdzie na konto. Te 30 baniek. Programista dźwięku, to może już jesteśmy przy końcu. A co zamiast pojawi się zamiast GTA, nie? Kurczaki, w sumie nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem, czy może jakieś metro, no. Mam ochotę wrócić do metro, teraz będzie Metro Last Light, tak, to jest druga część. I mam wersję Redux. Także wiecie, tą odświeżoną, poprawioną. Także chyba, że Metro Last Light zawita. Znowu klimacik post-apo, nie? Chyba, że mi się zmieni wizja i coś innego, ale raczej nie. No jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. No zakończenie oczywiście cudne. Wielka, soczysta rozpierducha na sam koniec. Jak najbardziej na plus. No i ten stary gościu od Michaela, od Fedge'ów przeżył, nie? Ale myślę, że on już nie będzie próbował uprzykrzać nam życia. Chyba zrozumiał jasny przekaz. Specjalne podziękowania, okej. Okay. Testy gry. Ciekawe, czy jakiś Polak był w test ekipie. Albo jakieś polskie nazwisko, chociaż no, nie przeczytam teraz. Za szybko. Ja powiem wam, że też Red Redemption mnie interesuje troszeczkę. Jedyneczka. Żeby to po kolei zrobić. Bo też fajne, takie GTA na dzikim zachodzie. Też brzmi interesująco, nie?
No zobaczymy. Zobaczymy, co jeszcze pojawi się po GTA. Jeszcze nie mam podjętej ostatecznej decyzji. 66 odcinków. No w zasadzie 67, bo jeszcze jeden bonusowy musi wlecieć. Kurwa, jak tam jakieś kino czy tam coś kosztuje 200 baniek, to skąd na to kasę wziąć? Chyba że, znaczy skąd? Nie robić misji z Lesterem w ogóle inwestycyjnych. Chyba się da tak, nie? Franklinem, tylko poczekać, aż będziemy mieli te 30 baniek z tego łupu i dopiero to inwestować. No, to wtedy byśmy uzbierali taką kasę. No i ten pierwszy deal spieprzyłem z tymi akcjami Facebook, pseudo-facebookowymi. To fakt. No ale dobra, i tak nieźle zarobiliśmy. Będzie bardziej realne, jak wszystkiego nie wykupimy, nie? Jednak tak, aż tak dobrze nie jest, nie? Ale i tak ustawię chłopaków. Na pewno Michaelem jakiś bar kupimy. Kilka barów na pewno. Trevorkiem na pewno kupimy lotnisko jakieś dla tych śmigłowców, co jest w mieście. Franklinem tam chyba był jakiś zajazd dla taksówek, nie? Też biznes taksówkowy może być dla Franklina. To tam pole golfowe dla Mike'ego. A dla Trevorka co tam jeszcze będzie? Coś tam jeszcze wymyślimy. Kurde. Ten odcinek będzie, o Jezus, ile on będzie ważył. Pół godziny będzie miał spokojnie. O, patrzcie, patrzcie. Zdaniewski. DRZ Zdaniewski. Widać, że ta gra ma jakieś polskie korzenie. Kogoś jeszcze wypatrzymy? Później, później telefonik, później. Mam nadzieję, że nie będzie prawa, chociaż mogą być prawa autorskie do nutki. Albo nie, nie no, raczej zagłuszać to mnie nie powinno, bo nie jest głośna. No a ten social club to też takie kurwa, powiem wam, pieprzenie w bambosz. No. Irytujące troszeczkę rzecz. Programiści sieciowi. O Jezus, naprawdę jeszcze będą te napisy leciały, come on. No wiem, że to ogromna ekipa stała za tak wielką grą, no ale troszeczkę tych nazwisk przemieliło. Come on, za sekundę oddzwonię, no. No Jezus, godzinę będą te napisy leciały? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Albo są zapętlone, nie? No nie mówcie mi, że są zapętlone.
graficy techniczni teraz. Starsi projektanci skryptów. Projektanci skryptów. Skrypty techniczne. Starsi testerzy, testerzy działu kontroli jakości. Dyrektor operacyjny, menadżer do spraw HR-u. Kierownik działu finansów. Starszy rekruter. Asystenci administracji, menadżer działu IT. Jezu, to jest... O kurwa, nie mówcie mi, że tu jakieś kolejne studio leci, nie? Znaczy, jakby gałąź studia. O Boże, to jeszcze godzina. A przynajmniej nuta jest fajna. Kolejne, Rockstar Toronto. Ile jeszcze będzie tego? Usypiają mnie te napisy, to niedobrze. Jezus, Londyn, no come on, ile tego będzie? Coming down the block when you hear that sound. Oh yeah.
Right now I'm smoking the gears, but girl, I'm thinking about you. Then I smoke some more, problem too. And when we done smoking, I'm trying to get to you, baby, baby, baby. Every time I write rhymes in first class, new rollie on. That's how I define high times. Long way from them drive-bys, them ratchet hoes and them drug dealers. Bougie party need a 50 plus, I'm bringing ratchet hoes and all drug dealers. R&S, I love niggas, almost more than I love weed. Body shots, I see blood bleed, want to turn the hood, they said blood leave. That's how they show me they love me. I think whenever I smash off, drop some bread in my cash bar, then hit the block and drop a half off. Smoke with me, roll it off, money stacks get Kobe talk, my young rider hit his first lick. We celebrate, even though we wrong. Tree and drink, keep me calm. Stay focused on what I need to do. I'm the one that's no need for two. I breathe the block, shit, believe the truth. Smoking and riding, smoking and riding, smoking and riding. Smoking and riding, smoking and riding, smoking and riding. Smoking and riding, smoking and riding. Jeszcze te napisy, come on, come on. Dajcie spokój. No musiał to przyspieszyć w końcu, no. Jezus, każde studio tu będzie wymienione, no. Znaczy każdy oddział studia, o tak, może. Jakieś chyba Chiny, coś mnie ominęło, nie? Te nazwiska są jakieś dziwne. Oj, matko jedyna. No to są najdłuższe napisy. Można to jakoś przyspieszyć? Abym się zdenerwował. Znaczy pewnie można kliknąć, żeby przeskoczyło. Ale no, trochę podkręcić prędkość tych napisów. Pamiętam, że w jakiejś gierce było tak, że można było scrollować je szybciej. Okej, usługi graficzne to chyba coś nowego. Chyba kończymy. Adam Nowak. Kolejne polskie wielkie nazwisko stojące za tą wielką grą.
life of a man. I'll always want some more. Take a piss, wash my dick, then I'm out the fucking dough. Stiff one arm hug, nothing mushy. Got a jet dick, still smelling like pussy. Speed it up, speed it up, speed it up. Now I'm looking through my nigga Nas, trying to find a cigarette. Breakfast there with nigga Lab, but she got a hoe because the nigga blew his last one. I got a cop and pack some. It took a two egg of the Mac, that bitch. Nigga watch and observe my Mac antics. She ain't never seen nothing like this. Two braids, West Coast, straight bumping like this. It was almost two, I had to go anyway. But before I left, it was something I had to say. Your daddy rich, huh? Tell him that you mess with me. Tell him that I'm next up, he need to come invest in me. Straight making that money. Straight making that money. Young players getting raised out here. And all the chicken head bitches wanna braid my hair. Straight taking that money. Straight taking that money. It's all good, no sweat off my back, cause it's just another day in the life of a man. It's almost three, I had her waiting for nothing. So now she crying and fussing, she think I'm fucking the cousin. I say, hold up, can you prove that? Bitch, are you sure? The last time I saw that bitch was back in 2004. She was bad, you can't blame it, oh shit, since back when. Freaky Leak was on the radio with shit. If I remember correctly, don't ever sweat me. Don't think I won't turn your broken heart into confetti. Round six, got a call from an unknown. Must have been some ancient bitches playing up on my phone. Hit the store and got a bottle of rum. They gave it to me cause they knew me. Motherfucker, I ain't 21. Had to kill it, feeling made right now. Then went on a drunk mission to my main bitch house. Got some pussy, then I passed out. Woke up and hit again cause she was sleeping with her ass out. Straight making that money. Straight making that money. Young players getting raised out here. And all the chicken head bitches wanna braid my hair. Straight taking that money. Straight taking that money. It's all good, no sweat off my back. Cause it's just another day in the life of a man. In the life of a man. Kurwa, tu będzie cała lista radia, czy co? Jezus. Ale tu się rozdrobnili, masakra jakaś. No naprawdę, już mnie zaczyna to trochę irytować. No zobacz, wszystkie kurwa kawałki? Ile tego było w tym radiu? Taka lista była tam? Kurwa, że jestem trochę w szoku, ile tych kawałków jest.
No może trochę to przyspieszmy. Ile można sprawdzać? Okej. Zobaczcie, notatki o klientach, informacje poufne. Pacjent Maciejo MK. Smutny przypadek, tyle w nim sprzecznych zjawisk. Kompromis to źródło wszelkiego zła. Ten głupiec kocha kompromisy. Typowy przykład wychowania bez ojca. Uwielbia blicht pieniędzy. Dziwatny moralizator, wręcz komiczny. Możliwe tendencje homoseksualne. Raczej nawet nie zdaje sobie sprawy. Po latach pewnie ucieknie z jakimś kierowcą tira. Leniwy i skupiony na sobie, choć rodzina rzeczywiście okropna. Chce spełnić swój amerykański sen. Łatwo go urazić i wywołać napad agresji. Przerażająco bezduszny, gdy w grę wchodzi nieruchomość itp. Joga chyba mu nie pasuje, przynajmniej się nie przetrenuje. Przyjacielski i przerażający. Lubi sprzątać, sporządzać listy. Sam już nie wiem, jest obłąkany jak każdy do tej pory. Sorki, że te kawałki, tytuły pominąłem tych kawałków z radia, no ale bez przesady. Ile będziemy tego słuchać? Wejdź na stronę Social Club. Doszło, 30 baniek, zajebiście. Swój raport, znajduje się w dziale misji GTA 5 menu kariery, spoko. Czytałem już swój raporcik, dobra. I to definitywnie będzie na tyle. Znaczy nie definitywnie, bo w przyszłym odcinku rozwalimy całą tą flotę, którą zarobiliśmy. Czemu to jest pytajniczek? To jest dobre pytanie, ale to sprawdzimy w przyszłym odcinku. Na dzisiaj to tyle, także na razie. Piszcie, co sądzicie o tej serii całej. Trzymajcie się.